dosyć mi okiem znany. Zuchwały uśmiech, dobry gust. No i tam żeśmy zagrali, wtedy grałem na gitarze pożyczonej Joli 2, w której były tylko cztery struny. Nie było dwóch pierwszych strun echa, no bo nie było gdzie kupić po prostu. No i taka była sytuacja. Na tym grałem i było super. Ci, co mieli Jolanę, to brzmieli pięknie. Ci, co mieli Jolę 2, Jolę 22 lub potem Kosmos, to były nasze gitary, z palców krew leciało. Moja młodość to Nowa Kolonia. Wychowywałem się na Nowej Kolonii, na Starym Osiedlu Górniczym. I tam pierwsze spotkanie z muzykami miałem jako bardzo młody chłopak w szkole podstawowej. Tam był taki klub, nazywali go pod Wełną, bo taki niejaki pan Wełna go założył. Ten klub działał w byłym przedszkolu. W tym klubie działy się różne rzeczy, również kulturalne. Tam słuchaliśmy muzyki. Starsi koledzy już pracowali, jeździli na czarny rynek, kupowali płyty. Były to płyty hardrockowe z lat 70. Tam żeśmy słuchali, uczyli się, wyrabialiśmy swoje gusty muzyczne. Pierwszy zespół, jaki tutaj taki działał, rock'n'rollowy, brzeski, no to był Adwokat Diabła. No to był właśnie, był Piżol, Zbyszek Górny, Kolec, Zygmunt Czubaty, Jarek Mensfert i Piotrek Grygierczyk. To cały skład był. Adwokat Diabła to był zespół hardrockowy. Hardrockowy z harmoniką ustną. My byliśmy alternatywą do tej muzyki i założyliśmy zespół Tigent, który potem przekształcił się w Pogotowie Seksualne. Był to punk rock, taki od podszewki, taki brudny, taki szary, taki punk rock czarny, taki pierwotny jak w Polsce. To nie był punk rock amerykański, wesoły. To były smutne teksty, takie trochę polityczne, tak jak to wtedy się działo. Pierwszy zespół miał swoje próby właśnie w tym klubie na tej Nowej Kolonii. Nie mieliśmy żadnego sprzętu, nie mieliśmy nic. Na początku gitara była puszczana przez magnetofon MK, właśnie wspomniany M2405S, magnetofon szpulowy, gdzie jak się włączyło pauzę, to przy odkręceniu potencjometrów na gitarze można było uzyskać przester. I tak właśnie Adam Mazgaj uzyskiwał przester na magnetofonie Andrzeja Terana. Gitara basowa to potem Piotrek kupił takiego starego Defila i na jakimś radiu i ja. A mi powiedzieli, ty będziesz grał na perkusji. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. A od Pawła Piekarskiego, który grał po weselach lata już, to byli muzycy, którzy grali. Paweł i Piotr Piekarscy. Po weselach on mi sprzedał taką starą perkusję. I zaczęliśmy coś tworzyć. Zaczęliśmy grać. Doszedł wokalista, jeden, drugi. Potem zmiana nazwy. I potem zmiana miejsca. Poszliśmy do Ośrodka Kultury. W Ośrodku Kultury była dyrektorem, była pani Malinowska. Pozdrawiam. Super, super dyrektorka. Super człowiek. Wychowawca młodzieży. I tam dostaliśmy pomieszczenie. Tam byli ludzie, którzy byli tym zainteresowani. Józiu Łysakowski. Również pozdrawiam. I tam dostaliśmy wzmacniacze. Pierwsze nasze wzmacniacze, Eltron 30 na bas, Eltrony, dwa Eltrony setki na gitary, na wokal, na przody, na wszystko to było naraz. Huk okropny, masa huku, teksty przeokropne. Jak dyrektorka słyszała nasze teksty, to jej włosy stawały na głowie i chcieli nas tam, to oczywiście zaraz też, jak nas szybko przyjęli, tak chcieli wrzucić, ale żeśmy tam troszkę pograli. Pierwsze nasze publiczne występy
to była oczywiście słynna muszla na osiedlu. W takie daty niesławne jak 1 maja, 2 maja. Za to, że żeśmy mieli tą salkę i mogliśmy występować w tym, mogliśmy mieć próby w tym ośrodku kultury, musieliśmy to tam obgrać. Byli ludzie, była zabawa, były awarie, były różne sytuacje, ale bardzo fajnie to kojarzymy. Graliśmy też na różnych takich, jakieś takie przeglądy były, pamiętam, w Domu Kultury dawnym. W domach ludowych były spotkania zespołów. W pewnym momencie przyszedł czas na podział. Na podział w naszych zespołach. Niektórzy się żenili, inni pojechali do szkoły, do innych miejscowości. Wtedy ruszyła taki duet z osiedla, przejął inicjatywę. To był słynny Zbigniew Górny, pseudonim Piżol, który do dzisiaj jest bardzo kolorową postacią. I Eugeniusz Piotrowicz, który był bardzo dobrym, jak na tamte czasy, gitarzystą. Oni tworzyli zespół, potem Pogotowie Seksualne, następnie Orkiestra Spańkowanych Dezodorantów, gdzie już pogrywali na terenie województwa. Współpracowali ściśle z Tulipanem z Czechowic-Dziedzic, gdzie gościli tam często na różnych koncertach. Jeżeli chodzi o brzeszczańską scenę, był też zespół, który powstał jak gdyby z rozpadu. Podchodzili z zespołu Protest. Odszedł gitarzysta i basista praktycznie. Założyli zespół Kartoteka. Oni grali takiego hard rocka, można powiedzieć. No fajna muzyka. Mieli wokalistkę, która, no tak można powiedzieć, tragicznie zginęła, bo ona się otruła czadem. Ona się otruła czadem, młoda dziewczyna. Później ten zespół zamienił się w Buzzcap. Buzzcap, oni się nazywali Buzzcap, powinno się nazywać Buzzcap, ale no to ich sprawa była. W każdym razie przeszli na reggae, wokalista był z Oświęcimia. Tam z kolei grał na gitarze Darek Rogulski, tam grał Boguś Żak między innymi na perkusji. Wokalista nie pamiętam jak się nazywał. Adam Bielenin na basie. No i to był zespół, który tak już potem w Domu Kultury w Brzeszczach, ale na osiedlu. W MGOK. Tam to działało. No i między innymi potem myśmy też tam doszusowali do nich, bo pani dyrektor Malinowska, która opiekowała się przez pewien czas nami tutaj w Brzeszczach, w Rotundzie, potem zabrała nas ze sobą właśnie do Brzeszcz, na osiedle, do Nowego Domu Kultury. Do Nadziei, która się budowała 25 lat, no ale w końcu żeśmy się doczekali i zaczęliśmy tam grać. I to już był zespół wtedy Pogotowie Seksualne. To ze mną w składzie. Zbysiu Maciejczyk na perkusji wtedy. Kto tam jeszcze? Piotrek Gębala na basie. Zbyszek Górny, czyli Piżol na drugiej gitarze. I Andrzej Tyran jako wokalista. No to tam żeśmy grali takiego punk rocka, typowego punk rocka wtedy. Przez parę lat żeśmy tam grali. No i potem ja odszedłem. Ta sytuacja się tam jakoś pogmatwała. Zespół się rozwiązał. I później następnym zespołem, to z kolei moim zespołem, była Orkiestra Spanikowanych Dezodorantów. Orkiestra Spanikowanych Dezodorantów, no to ja grałem na gitarze, Andrzej Ślusarczyk grał na drugiej gitarze, Grzesiek Nagi miał pseudonim Dylan, był na wokalu, Zbyszek Górny z kolei, wcześniejszy gitarzysta, grał na basie. I na perkusji młody chłopak, bardzo młody chłopak, wtedy Flipper, Irek Majka, bardzo fajny, utalentowany, potem grał tam po różnych takich zespołach, ale już nie rockowych. No i w tym momencie właśnie żeśmy już tam zakotwiczyli w Domu Kultury praktycznie na stałe. Przez parę lat żeśmy grali, no na tej samej zasadzie, no gdzieś tam coś się pograło, żadnych jakichś większych imprez. Natomiast więcej radości dawało same granie, próbowanie niż coś z tego więcej było. No i potem w latach już takich późniejszych, 80., no ja jako tako wycofałem się z gry aż do momentu, kiedy po 30 latach z powrotem zacząłem grać. Z innym już zupełnie zespołem, ale to już są późniejsze czasy, to z zespołem Garaż, który z kolei tworzą muzycy, którzy byli powiązani wcześniej z tamtymi, tak jak Zbyszek z kolei nie gra już
na perkusji, a na gitarze, Adam Mazgaj na basie i mamy dwóch muzyków nie z Brzeszcz. Jeden z Dankowic, wokalista Rafał Powucha i perkusista ten nasz aktualny Robert Harmata, który jest z Oświęcimia. No wcześniej jako perkusiści grali jeszcze w pierwszym składzie. Grał Mirek Boroń, potem Krystian Borowczyk, ale to tak pomału, pomału rotacja. No i skład ustalił się na taki właśnie, jaki jest teraz. Nie, to nie było dużo koncertów. Dużo było takich otwartych prób, takich ludzie przychodzili na próby, przychodzili posłuchać to, co tworzymy. Koncertów, nie wiem, może było z 10-15 takich, co żeśmy wystąpili tak publicznie tutaj w okolicznych jakichś takich, albo tutaj w pubie, albo w Muszli, albo gdzieś w domach ludowych. Dużo znajomych, dużo ludzi było na próbach. I tak.
Brzeszcze, brzeszcze, brzeszcze.